Proszę, gdzie są centurionka Corel i córka? Strażnicy Galaktyki, tu Kostel. Dochodzenie wskazuje na to, że Halas Hope to klucz do galaktycznej tajemnicy. Co to za hałas? Tworzymy szczegółowy raport dla psa. To Flarka z raportem. Powiedz mu, że jego magiczna ręka prawie nas zabiła. Kosmo nie odpowiada za obszar docelowy Kory Continuum. Kontrakcja nie wygląda dobrze. Te parszywe dranie zabijają kontrakcję. Powiedzcie, Kosmo, co się dzieje. Mają to wielkie świetlne coś wycelowane w planetę. I to gromadzi jakąś energię. Czy strażnik znalazł centurionkę Corel? Jeszcze. Strażnik musi ją znaleźć. Może mieć odpowiedzi. Jesteś pewny, że nic nam nie grozi przy tych akumulatorach, Rocket? Flash! Szaleństwo! Jestem gruz! Złapać się czegoś? Ten, kto to stworzył, jest pracowity. Ty ich chwalisz? Doceniam olbrzymi nakład pracy wykonanej w krótkim czasie. Potrzebujemy twojego doświadczenia w walce z centurionami, kobieto! Rozproszyć się! Nie ruszaj się! Lubiaszcze flatnardy! Zapłacicie za to, co robicie w kontrakcji! Nie da się z nimi porozumieć! Wysoko gra! Nie masz szans! Oddamy im radę, Rocket! Z tego, co wiemy, to mogła być ona! Ten trupak unika strzału! Mam nadzieję, że nie łączą cię ze wszechumysłem! Niech przyjdą i zginą od moich oczu! Krót, do dzieła! Na śmierć! Jak to chodziła? Walczyć z prokiem Zulaza! Podrostu ich zestrze! Kolejni są na ścianach! Na ziemi także są! Zmiażdżyłem strajcę korpusu Nowa pięściami! Ktoś musiał go ukryć! Uważaj, Queen! Nie zostawimy! Tak, wyglądają strasznie! Za szybko! Musimy zmusić go do lądowania! Szukamy tylko Corel! Widział ją może ktoś? Nie fora na te konwersacje! Następnym razem sam se radź! Nie drogę! Bomby! Próbuję strzelać! Nie rozwieszaj mnie! Żarną! Fajny odkurzacz tu macie! Co to dokładnie jest? Raczej nie będą nas oprowadzać, Peter! Gamora! Ciągnij go! Słaś stamtąd! Daj mi się zestrzelić! Brak, do dzieła! Strzelać w dyski na ich klatach! Czekam na twoją szansę! No, daj wycisk! Wiedziałem, że kiedyś będę strzelał do korpusu Nowa! Poznałem wielu, którzy są porządni! I tacy nie są! Gdzie to poszło? Jak już go sprowadzimy na dnie, dawaj się tak łatwo! Wiedział czas na większy kaliber! Pokaż, ktoś widzieliście kadetkę Gold? Taką nawet wysoką? Gadaniem się z tego nie wyślizgamy, Queen! Okej, zdaje się, że ten statek może być epicentrum tego wszystkiego. Trzeba znaleźć Corel, zdobyć kilka odpowiedzi. Wiesz może, gdzie jej szukać? Powinniśmy sprawdzić jej biuro.
Wiem nawet, jak się tam dostać. Wiesz, jak możemy wyjść z hangaru? Tak, Drax zauważył to, gdy przybyliśmy. Możemy użyć wyrwy, w którą Nikki i ja wpadliśmy, gdy wybuchł prom Rakera. Wiesz, nie rozmawialiśmy o tym, dlaczego za nią skoczyłeś, Peter. Skoczyłem, bo tak należało postąpić. Pośpieszmy się, w każdej chwili mogą przybyć kolejni zeloci. Otwór powinien być po drugiej stronie tych ruchomych akumulatorów. Trzeba znaleźć sposób, by je zatrzymać. Rozejrzyjcie się! Energia w tym hangarze sprawia, że włosy stają mi dęba. Rocket, sprawdzisz, dokąd prowadzi ten szyb? Wszystko by się stąd wydostał. Musimy być gotowi w razie, gdyby bestia spróbowała zniszczyć tę maszynerię. Proszę bardzo, robiłem swoje... Co? Dzięki! Pamiętajcie, że blokada w końcu puści! Potrzebujemy jeszcze przejścia! Jestem Groot! Tu jest głośno? To... Drax! Chcę, żebyś to dla mnie przesunął! Zakładam, że masz plan! Nawet czy mogliśmy to wyłączyć w pomieszczeniu reaktora! Rozmyślanie nad przeszłością nie ma sensu. Musimy ruszać dalej. A, rozumiem, co masz na myśli, Peterze Quillu. Użyjemy dźwigu, aby unieść akumulator. No, racja! Zgodnie z planem! Gdybyśmy mieli Milano, mógłbym wciągnąć na pokład jeden z tych akumulatorów. Mógłbyś? No, jasne! Może, gdybyś ładnie poprosił. Tak, jak myślałem. Imponujące, Peterze Quillu. Oby tylko nie spowodowało wybuchu. Nie czekajmy tu, by się przekonać. Dobra, idziemy. Tunel jest niedaleko. Dobrze, że nie pojawił się nikt więcej. Wpis do raportu dla psa. Dudnienie nie ustaje. Biedna kontrakcja. Unifikator wykrył intruzów. Rozproszyć się. Zostaną zatrzymani. Jego. Ruchy. Jest ich zbyt wiele. Do dziury. Skok. Wciąż nie rozumiem, dlaczego skoczyłeś za tym dzieciakiem. Jedna z największych głupot, jakie popełniłeś. Trzeba było widzieć, jaki był zmartwiony. Hej, Smarlord miał urobić dla nas kapitan. Martwiłem się, że jak zginie, to wsadzą nas na dłużej. To było urocze. Nienawidzę was. Okej, Groot. Wiem, jak tam dojść. Musimy tylko dostać się do tamtych tuneli po drugiej stronie. Jestem Groot. Chyba dobrze idziemy. Tylko chyba? Ostatnio wszystko się paliło. Mogę ci to załatwić. Nie, Rocket, nie! To kawałek starego statku utylizatora? Unifikatora. Nieważne. Nas aresztowali i wspomnieli, że Raker został zatrzymany za to samo, co my. Nie do końca to samo. Przyłapali go na szabrowaniu w strefie zastrzeżonej. To nie jest to samo? On i my nie szukaliśmy tam tego samego. Nikki wspominała chyba coś o nurkowaniu za Bogiem. Jakie bóstwo zamieszkuje strefę zastrzeżoną? Pewnie takie, które trzeba objąć kwarantanną. Nie wiedziałem, że spadłeś z dziewczyną z takiej wysokości, Peterze Quillu. Nie spadłem. Skoczyłem. Heroicznie. Więc jak ty i Nikki przeszliście tędy poprzednim razem? Nie pamiętam, żebym szedł tędy poprzednim razem. Było pełno ognia. Więc odpalaj wizor. Musisz coś wymyślić. Gamora, możesz nam z tym pomóc? Załatwię to. Jeszcze raz, Groot. Odszukajmy Corel i Nikki. Jestem. Więc
zgadzamy się, że kapitan i jej dzieciak pewnie nie żyją, tak? Corel przetrwała najgorsze dni wojny. I związek z Peterem. I tak obstawiałbym, że nie udało im się przeżyć. Obstawiałbyś, czy matka i jej dziecko nie żyją? To, jeśli tylko jedno zginęło. Nie sądzisz, że to niestosowne, biorąc pod uwagę historię Peterem? Nikki to jeden z najzaradniejszych dzieciaków, jakie znam. A Corel to wojowniczka. Postawiłbym na nie bez wahania. Nie bądź zbyt pewny siebie, Quill, bo wygrałeś zakład w strefie zastrzeżonej. Ca. Uważaj tam na dole, Peterze, Quillu. Ca. Ostatnio aż tak tu nie iskrzyło. Sprawdź, czy nie unosi się tam gdzieś nieżywy dzieciak. Rocket! Co? To jedna z możliwości. Gamoro, dałoby się przeciąć te rury? Nie rury są problemem. Zrób coś z elektrycznością, to porozmawiamy. To wystarczy. Cóż, nie ma tu śladu Nikki ani Corel. Właściwie to chyba dobra wiadomość. Że powinniśmy zająć się planami ucieczki. Jestem. Nasz plan to kontakt z Kosmem, gdy znajdziemy potrzebne odpowiedzi. Może potrzebne wam. Pewnie nie widziałeś Nikki. Przepraszam, co? Dobrze się czujesz, Peter? To jeden z robotów Nikki. Nadała im imiona i opiekowała się nimi i takie tam. Nie wygląda na szczególnie zadbanego. Nie sądzę, aby było tu bezpiecznie, Peterze Quillu. Lepsze to niż ostrzał wroga. Mów za siebie. Wolałbyś wrogi ostrzał? Wolałbym strzelać do kogoś, kogo nie lubię, niż szukać kogoś, kto mnie nie obchodzi. Obchodzi naszego przywódcę. Powinniśmy udawać, że nas też. Jestem. Jasne, że cię obchodzi. Uwaga, Peterze Quillu. Okej, nie pamiętam, aby ten zielony gaz był tu poprzednim razem. To jest zabójczy zielony gaz. Ten statek to zabójcza pułapka. Na pewno da się jakoś odwybuchnąć te rury. Oby był, bo na pewno nie wejdę w tę trującą chmurę. Może użyj magicznej lodowej broni, Peterze Quillu. No chyba, że wolisz kontemplować mózg zający smród śmierci. I już! Smrodzik lodzik! To było kiepskie. Nawet jak na ciebie. Wpis do raportu dla psa. Dudnienie nie ustaje. Więcej gazu śmierci. Może Nikki i Corel używają go jako środek ochronny. A może, wyobraźcie to sobie tylko, już nie żyją. Wiesz co, koleś? Jesteś prawdziwym dupkiem. Gorszym niż normalnie. Napięcie jest wyczuwalne. Czy możecie obaj w końcu o tym zapomnieć? Racja. Porozumcie się albo walczcie na śmierć i życie. Słuchaj, Rocket. Wiem, że czasem jestem do niczego. Wszyscy tak mamy. Pewnie dlatego jesteśmy razem. Ja tak nie mam. Ale zależy nam na nas. W tej chwili to nie nam grozi niebezpieczeństwo. Nikki to tylko dziecko, stary. Okej, ale jeśli zgodzimy się, że jesteś do niczego. Zgadzamy się. Jesteś pewny, że to właściwy kierunek, Peterze Quillu? Widać, że nie. Prowadzę dochodzenie. To na pewno właściwy kierunek. Te oznaczenia sugerują coś innego. Sekretna kryjówka Nikki jest niedaleko. A nie wybieraliśmy się do biura kapitan? Tak. Jak tylko tu zajrzymy. Niczego nie zniszczcie. To miejsce było dla niej ważne. O, rety. Namalowała to Nikki? Całkiem fajne, nie? Nikki? Malutka, wyjdź z ukrycia! Może nie powinniśmy jej straszyć. Tu Peter!
Pirat! Niki! Nie zamierzamy cię zabić! Musimy wejść do środka. Panowa! Dzięki, kartoniki! Ostrożnie, Peterze Quillu. Wiem, że dzieci często montują pułapki w zabawkach. To nie Niki, jest moja. Będziemy zabierać jej rzeczy? Bo jeśli mamy... Nie, ona dosłownie należała do mnie. Quill, patrz na to. Szaleje za tobą. Czemu ma twoją zabawkę? Dałem ten drobiazg Corel, kiedy bujaliśmy się razem podczas wojny. To taka pamiątka. A czy to coś znaczy? Ile lat ma to dziecko? 12. Ha! Gratuluję, Peterze Quillu! Będziesz fatalnym ojcem! Chyba, że dziecko nie żyje, bo wtedy to nie ważne. Zaraz, po to nas przywlokłeś? Pewnie. Ma 12 lat. A wtedy Quill był z jego matką. Matematyka nie kłamie. To niczego nie dowodzi. Daty się zgadzają i co? Tak nie zostaje się ojcem. A, trochę tak. Czy Corel miała wtedy owulację? Ja nie wiem! Mało nie zginęliśmy! Okej, lepiej skupmy się teraz na tym, czy nic im nie jest. Tu ich nie ma, no więc idziemy i szukamy dalej. Ach, dudni częściej niż w brzuchu Tatianina bez śniadania. Wy też czujecie się dziwnie, grzebiąc tak w rzeczach Niki? To pewne, że jej tu nie ma, Quill. On chyba wciąż... Myślę, że Niki pozwoliłaby nam tego użyć. Co ty na to, Rocket? Miałbym to w nosie, nawet gdyby nie pozwoliła. Okej, na czym stanęło? Na gratulacjach z okazji ojcostwa. Za tymi rurami po lewej powinno być przejście do biura Corel. Tak, widzę przestrzeń. W środku może być jakaś zapadka. Pozwól, star tato. Rozumiem. Możemy nie żartować z tego wszystkiego? Wciąż nie wiemy, czy są całe i zdrowe. Potrafię równocześnie odczuwać zaniepokojenie i śmiać się z ciebie, Peterze. Właśnie. Muszę przyznać, Quill, że osprzęt dzieciaka jest imponujący. I to, jak podłączyła swój terminal do awaryjnej sieci zasilania. Mówiłem, to bystry dzieciak. Może Peter Quill jednak nie spłodził tego dziecka. To racja, to racja. Nie jest wystarczająco głupkowata. Może odziedziczyła wszystko po swojej matce. Powinna przejawiać przynajmniej niewielką głupotę. Gdybym miał dziecko, to na pewno byłoby super fajne i bystre. Czyli takie jak Niki. Ja... No, może? Tak. Tak, czyli na pewno odziedziczyła wszystko po matce. Tak, czyli na pewno odziedziczyła wszystko po matce. To winda, którą jechałem z Corel i Niki. Jeśli mamy szczęście... To może właśnie tu zjeżdżają. Mieliśmy kiedykolwiek szczęście. I tyle ze spotkania z moją dziewczyną! Dobrze, idę do przewidzenia. Powiem tylko, że zaczynam nienawidzić tej windy. Który to już raz ratuje wam tyłki? To ja bym zrobił bez ciebie, Rocket! Tak to się robi! Wywaliłem zombie z korpusu! Widzę, że jest chyba... Jeśli tak, to bardzo bym chciała go rozczarować. Proszę bardzo! Wchodzę do akcji! Użyj swej ojcowskiej energii, Peterze Quillu! Dawałem wycisk wcześniej i daję teraz! Nic się nie zmieniło! Dajesz, Trybrasie! Przepadnij!
Zdaje się, że musimy skontaktować się z Kosmo! Tak! Trzeba powiedzieć mu o swoich nowych powiązaniach z prawą! Czy reszta z was wie, że Peter Quill jest ojcem dziecka? Zaiste zniechęcająca myśl. Wszyscy cali? Jakieś rany? To, zamierzasz obdarzać nas ojcowską troską? Wszystko gra, Peter. Potrafimy walczyć. Wiem, tylko... Znajdziemy je. Nie martw się. Mówiłeś, że biuro Corel jest gdzieś na górze? Tak. Musimy dostać się na górę. Następny przystanek, biuro Corel. Po prostu to przyznaj, Quill. Robisz właśnie w gacie. Bycie beznadziejnym ojcem będzie cię gnębiło. Niektórzy potrzebują wielu lat, by pojąć ojcowską odpowiedzialność. To nie zmienia tego, kim jestem. Jestem niewzruszony jak skała. Jestem. Trud mówi, że poznał skały, które ledwo trzymały się kupy. To nie wygląda dobrze. Doszło tu do starcia. Tak, na to właśnie zareagowałem. Ja reaguję na swój sposób. To nie wygląda dobrze, Peter. Wiemy tylko, że doszło tu do walki. Nie wiemy, kto wygrał. No ja chyba wiem. Może powinniśmy po prostu zapytać kogoś o drogę. Jestem Groot. Hej, potrafię prosić o pomoc. Pomóż mi mieć z głowy tę głupią misję. A, widzisz? Halo? Corel? Nikki? Wygląda pusto. I tak czuć. Może się ukrywają. Zawsze były tu dziwne napisy na ścianach? Spróbuję dostać się do jej komputera. Może uda się wykasować moją kartotekę. Rocket! Żartuję. Otworzę tylko jej logi. Chcesz wiedzieć, co się tu wydarzyło, czy dobra. Nie? Dobra. My się w tym czasie tu rozejrzymy. Może zostawiły jakąś wskazówkę czy coś. Jak idzie z dostępem? Mam tu niezłe zabezpieczenia. Trzeba czasu. Dobra, daj znać. Nikki? To oczywiste oznaki walki, Peterze Quillu. Tak, to nie wygląda dobrze. A, interesujący. Co to jest? Jakiś rodzaj groźby? Rada Kree domaga się dowodu pochodzenia Nikki, powołując się na prawo czystości Kree. Prawo czystości Kree? Corel o tym też ci nie powiedziała? Kree są bardzo zasadniczy w kwestii pokrewieństwa. Ach, to nie wygląda dobrze. Dla ciebie? Nie, dla Nikki. Jaka jest szansa na to, że brali w tym udział Kree? Rada czystości nie działa, Kree. Gdy kogoś każą, upewniają się, by dowiedział się o tym każdym. Corel i Nikki zdali zbyt na ścianę. Podobieństwo jest niezwykłe. Wcale nie wygląda jak ja. Jest niebieska. Poza tym, dlaczego Corel o niczym mi nie powiedziała? Aby chronić swoją córkę, Peterze Quill. Zgodnie z prawem czystości Quill, za kopulację z tobą groziła jej śmierć. A, tak, to. Więc gdy Corel mówiła, że nie powinniśmy tego robić... Mówiła dosłownie. Identyfikator Nikki. Coś jest jednak nie tak. Co masz na myśli? Nie wiem, jakby zostały oznaczone czy coś. Nie jestem pewny. Czy na dokumentach jest data urodzin dziewczynki? O, rany!
To Kree mają komiksy? Nie. Okej, wszedłem, ale mam złe wieści, kochaneczku. Co znalazłeś? Podejdź, to ci pokażę. Jakaś maszyna do farbowania? Czy zdarza się, by Kree farbowali włosy? Nie, chyba że coś ukrywają. Hej, Quill, to chcesz to zobaczyć, czy nie? Ciekawe, czy to dzieło Nikki. Na co patrzę? Na nic. Jest kapitanem. Powinna mieć logi. A ty prowadzisz logi? Mówię wam, że one zniknęły. Wszystkie. I jakby wszechumysł wyszedł z siebie, by wszystko odciąć. Próbowałeś go wyłączyć i włączyć? A co z kopiami? Czy każdy statek nowy nie ma centralnego huba czy coś? Główny komputer Nexus. Jeśli w systemie są jakieś duchy, to tam. Muszę kategorycznie odmówić. Niedosłowne duchy, Drax. On mówi o danych. Co nie? Właśnie. Trzeba mieć dostęp do Nexusa bezpośrednio. A zatem na mostku. Nie ruszymy się, póki nie ustalimy, co się stało. A więc do centrum operacji. Według mapy statku, mostek powinien być w tym kierunku. Wpis do raportu dla psa. Tam jest jeden z tych kapłanów, co nie? Ej, więc zdaje się, że stoi za tym kościół. Powinniśmy natychmiast pomówić z psem. O, szmak! Jestem Groot! Flarkać to, zmywam się stąd! Ani kroku! Wojownik się nie waha. Dobra! Olbrzymie zagrożenia! Tutaj trzeba dwóch na jednego! Wam też kościół Rakera wydaje się przez to fajniejszy? Moim zdaniem nie jest pociągający! Zamiarcie, Drax! Będzie pięknie! On normalnie żre amunicję! Zgadzamy się, że kościół bierze w tym udział, tak? Fred! O czym poznałeś? Jestem uważanym na tej drużynie, zakuje robota! Robot? Wydaje mi się, że on to ledwo czuje! Stawia do zabójczyni! Będzie głośno! Pokaż, co potrafisz! Na pióry! Boli? Jest smok! Kamura! No zgadłem! Ha, ha, ha! Brąsia mu odpadła! Ledwo to poszło! Musimy powiedzieć psu o kapłanie. Kapłan robot.
Jestem Groot. Groot mówi, że Kundel nie odpowiada. Próbuj dalej. Reszta niech skupi się nad ucieczką. Poważnie? To pomieszczenie serwera, tak? A serwery to dane. Nie podłączę serwerów do swojej czaszki. Potrzebuję centralnego terminala. Mówiłeś, że mostek jest po drugiej stronie tego korytarza, więc musimy się przedostać na drugą stronę i do góry. Jakoś. Więc... No i już. Dobrze. Jestem Groot. Skąd mam wiedzieć, dlaczego psinka nie odbiera? Próbuj dalej. Może powinniśmy byli przesłuchać kapłana robota. Okej, okay, według mapy, którą widziałem, Nexus powinien być nad nami. Ach, czy mam ponownie rzucić gryzoniem? Nie! No co? Dobra, rozejrzyjmy się. Może uda się coś znaleźć. Yeah! Nigdy nie rozumiałem, jak tak wiele informacji można przechowywać w taki magiczny sposób. Mówisz o serwerach? O wszystkim. Serwerach, komputerach, technologii. Więc właściwie nie rozumiesz niczego, co robię? Dokładnie. Spotkaliśmy nowego groźnego wroga, ale wciąż ani śladu duchów. Nie miał na myśli dosłownych duchów. Duchy w systemie. Pozostałości danych. O, odpuść sobie. Niech myśli, że to prawdziwe duchy. W tamtym rogu widzę otwarty panel. Zdaje się, że to nasze wyjście. Świetnie, więc wystarczy przeskoczyć po kilku tych latających serwerach. Wydaje się to zupełnie bezpieczne. Zawierają niemal nieskończone ilości danych. Na pewno utrzymują przez chwilę nasze wątłe, śmiertelne ciało. A przynajmniej moje. Jestem Groot. I twoje też, tak. Czy Peter znów ma jakieś problemy z dowództwo nie idzie przodem? I pomyśleć, że moglibyśmy tego uniknąć, gdyby tylko gryzoń nie rozbił szkła. Uważasz, że to jego wina? To jego paniczna ucieczka spowodowała ostateczne pęknięcie. Twój przerośnięty bebek spowodował 50 pęknięć wcześniej! Chłopaki! Hej, Groot! Jak tam próby skontaktowania się z kosmem? Nie jestem Groot. Nic, wciąż cisza. Odbiór poprawi się pewnie, gdy znajdziemy się na mostku. Wiesz, to chyba tak nie działa. Okej, okay, jesteśmy. To centrum dowodzenia. Więc to musi być terminal sterujący Nexusa. Oby udało się znaleźć coś przydatnego. Myślę, że powinieneś czynić honory, Queen. To do ciebie niepodobne. Pewnie myśli, że Nexus jest zabezpieczony pułapką. A, to wszystko wyjaśnię. Zablokowane. Ciekawe, czy... Nikki na pewno nie chciałaby, aby jej mama odkryła, że dostałem od niej tę kartę. Nie ma mowy, żeby karta jakiegoś dzieciaka obeszła Nexusa. I do środka. Żartujesz? Tak! Hej, weszliśmy! Przejdź do kartoteki kryminalnej, Queen. Pokaż mi moje akta. 20 jednostek, że mam największy. Nie mogą być tacy straszni, skoro mają wspólny plik. Słyszałam o tym gościu. Należy do prywatnej armii zwanej Letalnym Legionem. Raczej Lamerskim Legionem. Co jest z wami człekami i waszymi głupimi nazwami? Wow! Star-Lord to nie ta sama liga co Darkhawk, okej? Okay? Pierwszy. Więc akta kryminalne Draxa są dość pokaźne. Tak mówiła twoja matka. Zabawne, bo jego matka nie żyje. Myślałam, że będzie więcej. Najwyraźniej wszechumysł jednak nie wie wszystkiego. Jestem Groot. Ciebie? Ze złotą kopułą? Po moim trupie. Jak na gatunek, który nie przemierza kosmosu, ziemian w galaktyce nie brakuje. Niestety. Hej, czy to nie jest ten koleś, którego widzieliśmy próbując zapłacić grzywnę? Tak, to on.
Patrzcie, to dziewczyna Draxa. Lady Hellbender nie jest moją dziewczyną. Jeszcze. Dlaczego ten koleś wygląda znajomo? Wielki Unifikator Raker. Ciekawe, czego szukał w strefie zastrzeżonej. Pewnie niczego dobrego. Czytajcie i płaczcie, frajerzy. Nie ma przekrętu, którego ja i Groot nie wykonaliśmy. Wymieniaj do woli, wszystkie odhaczyliśmy. Jeśli cię oskarżono, to znaczy, że dałeś się złapać. To dla ciebie jasne, tak? I co z tego? Wow! Gdy glina Kree schodzi na złą drogę, to na całego. Właściwie oskarżyciel to odpowiednik sędziego, ławy i kata, ale masz rację. Wow! Twój plik jest większy niż się spodziewała. A jakiego się spodziewałaś? Maciupkiego. Kolejny koleś z ziemi. Mówię ci, Quill, C-53 to najgorsze zadupie galaktyki. Ciekawostka, to dzięki nagrodzie wyznaczonej przez Yondu ja i Groot poznaliśmy Quilla. Dobrze, że przekonałem was do rezygnacji z nagrody. A kto tak twierdzi? Nie rozpoznaję tego Kree. Jeden z bezimiennych. Straszno. Dobra, rzućmy okiem. Wow, porywające, Quill. I pomyśleć, że moglibyśmy w tej chwili wciąż czytać moje akta. Zastanawiałam się, skąd o nas wiedzieli. Quill musiał uruchomić przy wylocie czujnik. Czy to nie jest statek wiertniczy ze strefy zastrzeżonej? Wciąż nie rozumiem, dlaczego statek Kościelnika wybuchł. Korpus Nowa jest znany ze swoich procedur bezpieczeństwa. To się nazywa głupota, Drax. Coś, czego zakute łby mają pod dostatkiem. Musi tutaj coś być. Hej, czy to nie... Statek górniczy ze strefy zastrzeżonej, tak. Kiedy to nagrano? Sygnał rośnie. To już blisko. A ile? Nie wiem. Za dużo zakłóceń. Centurionko Corel! Mamy coś! Co ty tam... Uwaga! Flurwa! Nogi! Weszła po naszym odejściu. Flark... To coś... bez kitu. To stwór, który pożarł naszego potwora. To albo i nie to. Odgrodzili strefę nie bez powodu. Jestem Groot. Nie, sam jesteś bzdura. To nie ma nic wspólnego z nami. Corel wzięła klejnot. Strzeliliśmy w niego w strefie zastrzeżonej. My? To ty strzelałeś. Dobra, klejnot, w który strzelałem, to z niego wyszedł ten cień. To przez nas. Strefa to taka wielka pułapka. My uwolniliśmy to cieniste coś, a jesteśmy cali. I twoja laska pewnie też. Ciągle gadasz, że pewnie już nie żyje. Może żyje, może nie żyje. Nieważne. Najważniejsze, że my żyjemy. Corel jest twarda. Jak ktoś przeżył, to ona. Wiem to. Strażnicy Galaktyki. Źle rozumiecie nasze intencje. Nie, wyraziliście się jasno. Czasem ofiary muszą... Tylko sprawdzam. Groot, jazda w gwiazdy. Unifikator Raker. Tak? Przede wszystkim to bardzo fajnie, że o nas słyszałeś, prawda?
I fajne, że nie chciałeś nas zabić, zwłaszcza, że masz ze sobą tę parkę. A mogliśmy już na wejściu być krwawą papką. Bez wątpienia doceniamy to. Lecz mimo to chcieliśmy ci zadać kilka pytań, jak... Gdzie są centurionka Corel i córka? Przybywacie tu po prawdę, po radości. Matrona pragnie udzielić wam jej. Katatiańskiej siły często ruszają bój całkiem na. Tylko nie zdejmuj spodni. Można by tak spróbować tu kogoś rozproszyć. Nie, są inne pomysły? Pienisz się? No, pienię się. A drgawki? Tak, coś tam drgam. Dobra, na mój znak robisz mydlane tango, a jak się zagapią, pryskamy w boczny korytarz. A co ze mną? Ty, no wiesz, ty jesteś dzielną ofiarą. Nie będę... Tędy za mną! No, Quill, złap się za serce i na glebę!